Witajcie, kochani. Chciałam Wam w ten ostatni grudniowy wieczór sylwestrowy złożyć życzenia noworoczne z Wiedźmińskiego domu. Chciałam Wam życzyć, aby wszystkim Wam się darzyło. Darzyło tak, jak będziecie sobie marzyć, śnić i projektować w działaniu. To jest taki czas, kiedy odkrywamy swoją wewnętrzną moc, bo to my tworzymy własną rzeczywistość. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie. Za siebie, za własne działania, intencje, marzenia. I możemy jedynie mieć nadzieję, że nasze działania będą wpływać na otoczenie w taki sposób, że ludzie wokół będą chcieli mieć podobnie, widząc, jak się nam darzy. I chciałam Wam dziś przeczytać wiersz Karnawał u Wiedźmy z tomiku Komu mruczy kot, bo jest to akurat taki czas. Kocim okiem karnawał u Wiedźmy. Kiedy na dworze wicher styczniowy porywa czapki i chustki z głowy, Wiedźma się bawi wraz z karnawałem, planując tańce i pląsy stałe. W przebraniu ludziom całkiem odmiennie wygląda zwykłe życie codzienne. Czy zmiana ciucha albo i włosów niesie odmianę życiowych losów? Może przebranie kusi okazję do odważnego spełniania marzeń? Może pomaga ludziom uwierzyć w moc własnych czynów, bajkowość przeżyć? A może łatwiej w przebraniu dziwnym realizować bycie kimś innym? Może kamuflaż dodaje werwy, by działać wokół innym na nerwy? Pytań tak można mnożyć bez liku. Wraz z zmianą strojów, zamianą plików, modny ostatnio jest w internecie kamuflaż twarzy i ników. Przecież wraz z karnawałem i szaleństwami faktem niezmiennym jawi się stale niedowierzanie na twarzy zwierza. Właściwie dokąd ta zmiana zmierza? Przecież pod każdym tu fatałaszkiem, czy rekwizytem lub czapką z daszkiem chowa się postać jeszcze nieznana przed kocim wzrokiem, wciąż ukrywana. Dziękować zatem zwierzaczkom trzeba, powie wam o tym psiak, kot lub mewa, że zawsze z sobą w zgodzie zostają, gdy ludzie wokół się przebierają. Niech wam się darzy, kochani. Sława!